Słuchajcie, kogo w tym filmie nie ma? Oprócz naszych starych znajomych pojawia się jeszcze Quicksilver, Scarlet Witch, a także dawno niewidziani War Machine oraz Sokół. Antyle niderlandzkie. Dziękuję i pozdrawiam. W sumie nie wiem, czy jest sens mówienia o co chodzi w tym filmie, bo chyba każdy już wie. Pokrótce, Stark tworzy Ultrona i ten Ultron chce wszystkim wpierniczyć, bo na Ziemi ma być spokój, porządek, tak jak ja chcę, albo wypad wszyscy stąd. Na tym ogólnie polega film. I tak, wersja wizualna, kwestia wizualna po prostu naprawdę rozwaliło mnie. To, co się dzieje w tym filmie, to jest... Patrz na to, na to, na to, na co patrzeć? Tyle się rzeczy dzieje, że na dobrą sprawę można byłoby z tego tak trzy ekrany dać i w tym momencie, okej, obserwujemy sobie, jest naprawdę fajnie. Co mi się nie podobało, i to mówię że na samym początku, 3D. Jeżeli wahacie się, czy pójść na 3D, czy zwyczajnie, idźcie normalną wersję 2D, bo 3D nie odczułem, nie, w ogóle, tylko mój portfel uszczuplił się o kilka złociszy, a jako tako w ogóle nie zrobiło na mnie wrażenia, bo no tak by go nie było, więc to jest ostatni film, jak oglądam w 3D, następny to będzie, co? Avatar, druga część, bo pewnie Cameron zrobi to świetnie. Fajnie, że pojawiają się nowe postacie, bo jest oczywiście Quicksilver oraz Scarlet Witch. Quicksilver, jak wiecie, to jest Kick-Ass, ale w sumie z drugiej strony Kapitan Ameryka to Johnny Storm, jakoś to będzie nieźle. Ta część jest dużo mroczniejsza niż pierwsza. Naprawdę, dzięki oczywiście Scarlet Witch, która tam wchodzi i w ich głowy miesza, im kombinuje, robi to i tamto, inaczej się to ogląda. Nie jest tak kolorowo, fajnie i wesoło, nie. Są pewne momenty, kiedy... dzieje się to i tamto, nie jest fajnie, ale jest dobrze. Naprawdę to posuwa fabułę. Sam Ultron, James Spader zrobił świetną robotę, za to czapki z głów, należy mu się pokłon. Aczkolwiek już nie jestem tak bardzo przekonany co do postaci Vision, którą wykreował Paul Bettany, czyli znacie go, proszę bardzo. Głos Jarvisa we wszystkich Iron Manach i w poprzedniej części Avengerów oczywiście. Jakoś tak do końca mnie nie przekonuje. Co najbardziej mnie ubodło, to fakt, że fabularnie jest to ten sam film, co pierwsza część. Tam był oczywiście inny najeźdźca i inne rzeczy się działy, ale skłócić, podbić, rozpierniczyć. Okej, tam było w pierwszej części, pokłócili się, pobili się niemalże, Hulk chwycił za Tesseract. Tutaj ta sama zasadność. Skłócić, podzielić, podbić. I to do końca mnie naprawdę nie przekonuje, bo... Za film, który kosztował 250 baniek, można byłoby wymyślić coś bardziej oryginalnego. Ale wracając do meritum. Film trochę bardziej skupia się na ludzkiej, powiedziałbym, części naszych superbohaterów. Troszeczkę lepiej poznajemy Hawkeye'a, granego przez Jeremy'ego Renner'a. Troszeczkę więcej dowiadujemy się o Czarnej Wdowie, o Hulku. Chociaż pewnie o Hulku to już wiecie wszyscy wszystko. I troszeczkę sięgamy, może tyle w przeszłość, co powiedzmy w jaźnie, w głowę Thora, Kapitana Ameryki i kilku jeszcze oczywiście innych członków. Jak to się wszystko je? Dobrze. Nie jest to tak oryginalne, ale tak. W wersji wizualnej jest rewelacja. Akcja po prostu kosmos, naprawdę. Fabularnie troszeczkę ten film mnie zawiódł. I dlatego daję tylko, naprawdę tylko i wyłącznie 8 na 10. Bo myślałem, że to będzie film, który ciach, okej, pójdę, jeszcze raz obejrzę i jeszcze raz obejrzę i jeszcze raz obejrzę, mimo że oczywiście jeszcze raz go obejrzę, ale myślałem, że będzie super, ekstra fajnie, a to obejrzałem tak, kurde, jest niedosyt. Oczywiście jestem na po napisach, także jest tylko jedna, niestety tym razem, czyli jak będzie, że główni bohaterowie to ci, pokaże się to, co się ma pokazać, nie czekajcie na koniec, tam już na końcu nie ma nic, że sam Kevin Feige, szefu, można powiedzieć, studia Marvela, Disneya, powiedział, że nie ma co, nie czekajcie ludzie, bo się tylko będziecie wkurzać. Ja czekałem, ale się nie wkurzyłem, bo wiedziałem, że nie będzie, więc jestem inny, krótko mówiąc. Niestety nie mogę wam powiedzieć nic o zarobkach,
ponieważ film, no już mówiłem, kosztował 250 baniek, swoją premierę europejską ma dopiero dzisiaj. Ja widziałem go wczoraj jako pokaz przedpremierowy na świecie, bo umówmy się, że już w wielu krajach ten film hula w kinach, zarobił do tej pory, czyli przez kilka dni, 45 milionów dolarów. Europejska premiera jest dzisiaj, amerykańska jest 1 maja, a u nas pojawi się w piątek za 2 tygodnie. Jest kilka zaskoczeń. Oczywiście nie będę wam mówił, co się dzieje, bo nie chcę wam spalić przyjemności oglądania, ale na przykład dla mnie ostatnimi czasy, ostatnie kilka dni, tygodni, było fakt, że w kolejnej części Avengerów pojawi się Spider-Man. Wiedzieliście o tym? Pewnie nie. Są już plotki, że ma się pojawić w najbliższym Kapitanie Ameryka, czyli Captain America Civil War. If I lift it, do I get to rule Asgard? Yes, of course. I will be fair, but firmly cruel. Jak to będzie? Nie wiem, zobaczymy. Dogadał się Marvel z Foxem. Może być, może nie być. Cholera wie. Ja słyszałem plotki, że ponieważ kiedyś zrobili miniserię, gdzie Spider-Man był czarny, potem był, że był latynosem, że może być, taka plotka była, że może być latynosem, ponieważ Ameryka Południowa, w ogóle Meksyk i tak dalej, że super fajnie, skoro był w komiksie, to można zrobić. A na koniec i tak się okaże, że będzie czarnoskóry i będzie się nazywał Ahmed Lee. Czemu? Bo Ahmed najczęściej występujące imię na świecie, Lee najczęściej występujące nazwisko na świecie, a czarnoskóry? No bo skoro biały już był, tutaj ma być Arabem, tutaj ma być Chińczykiem, Azjatą, to czemu nie? W Hollywood różne popieszone rzeczy chodzą. Mam nadzieję, że wam się film spodoba. Już za kilka dni, kilka tygodni właściwie, Ant-Man w kinach. Czyli tak trochę żałuję, ponieważ jak pewnie znacie komiksy, to wiecie, że Ant-Man to był założyciel, współzałożyciel Avengersów. Może troszeczkę teraz się pojawi, może nie. Różne rzeczy się będą mogły dziać. Ale dajcie mi znać, którego superbohaterów, którego jeszcze nie ma, o którym jeszcze nie zrobili film, chcielibyście zobaczyć w kinie. No bo wiadomo, że będzie Ant-Man niedługo, planowana jest Czarna Pantera i tak dalej, tych już możliwości jest coraz więcej, ponieważ Marvel, no DC też rosną w siłę, ale jakie są wasze typy, kogo wy byście chcieli zobaczyć, a na przykład Marvel nawet nie ma go w planach. Pisz jak zawsze pod recenzją. A ja ze swojej strony dziękuję bardzo, zapraszam do obejrzenia 4 pozostałych recenzji i widzimy się niedługo. Cześć! I don't know.